Witajcie na kanale Dynamotion w kolejnym odcinku serii Pack Drive Tips. Dzisiaj dowiecie się, do czego służy wspólna szyna DC w systemach Lexium 52 i Lexium 62 oraz jak ją zaimplementować. W podstawowych układach serwonapędowych energia generowana przez silnik w trakcie hamowania jest odprowadzana do rezystora hamującego, znajdującego się w serwowzmacniaczu, i w nim jest rozpraszana w postaci energii cieplnej. Istnieje jednak możliwość pozyskania energii hamowania i wykorzystania jej do napędzania innych silników. W ten sposób zwiększa się efektywność energetyczna układu, a dodatkowo urządzenia mniej się nagrzewają. Taką funkcjonalność zapewnia wspólna szyna DC, która łączy kolejne serwozmacniacze w obrębie jednego systemu. Szyna DC to rodzaj okablowania bazującego na schemacie Daisy Chain. Ma ona szczególne zastosowanie w aplikacjach, w których silniki pracują naprzemiennie: kiedy jeden hamuje, drugi rozpędza się. Dzięki szynie DC znacznie zmniejsza się też ilość podłączanych do serwozmacniaczy przewodów. W systemach Lexium 62 szyna DC jest wbudowana w urządzenia. Dotyczy to modułów zasilających, wzmacniaczy oraz modułów przyłączeniowych Lexium CM. Aby przepływ prądu był możliwy, przed zamontowaniem urządzeń musimy wyjąć wszystkie plastikowe zaślepki oprócz dwóch na skraju naszego bloku serwonapędowego. Następnie, po zamontowaniu, przesuwamy nakładki na przednim panelu w lewo i dokręcamy wszystkie śruby. Szyna DC ma swój początek w module zasilającym, skąd dostarcza do serwowzmacniaczy wysokie napięcie prądu stałego, napięcie zasilania 24V i uziemienie. W serwowzmacniaczach z serii Lexium 52 szyna DC nie jest wbudowana w urządzenia, jednak istnieje możliwość jej zaimplementowania. Służą do tego kable ze specjalnymi wtyczkami, które umieszcza się w złączach CN9 kolejnych serwowzmacniaczy, tworząc łańcuch. Taka szyna DC przekazuje wyłącznie wysokie napięcie prądu stałego. Serwowzmacniacze Lexium 62 podłączone do wspólnej szyny DC muszą mieć wersję firmware V0154 lub nowszą. Implementując wspólną szynę DC w systemach Lexium 52, Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie. Jeśli całkowity prąd wejściowy wszystkich serwowzmacniaczy podłączonych do szyny DC jest mniejszy niż 32A, możemy użyć wyłącznie pojedynczych bezpieczników na każdej z faz, tak jak zostało to pokazane na schemacie. Jeśli całkowity prąd wejściowy wszystkich serwowzmacniaczy podłączonych do szyny DC jest większy niż 32A, lub, jeśli chcemy zwiększyć moc wyjściową serwonapędów, czy zredukować stałe harmoniczne, musimy zastosować dodatkowo dławik sieciowy. Nawet gdy tylko jeden serwonapęd wymaga użycia dławika sieciowego, wszystkie serwonapędy podłączone do wspólnej szyny DC muszą być również do niego podłączone. Prąd nominalny wspólnego dławika dla kilku serwonapędów musi być większy niż całkowity prąd wejściowy podłączonych do niego serwonapędów. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym dowiecie się, jak zalogować się do kontrolera i w jaki sposób kopiować projekt sterujący pomiędzy kontrolerem a komputerem PC.